Cześć! Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Dawno nie było odcinka mniej merytorycznego niż zawsze, beauty. Bo jak wiecie, mam wiele pasji, uwielbiam makijaż, uwielbiam pielęgnację, uwielbiam treningi. Wow, ale się uniosłam. Uwielbiam treningi, siłownie. To są rzeczy po prostu, które kocham razem z podróżami. Także moja część lifestyle'owego życia w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest bardziej beauty, bo chciałabym z Wami dzisiaj pogadać o tej zielonej serii Soraya Plante. Mam kilka kosmetyków, testowałam je już dosyć długo, bo wydaje mi się, że nawet niektóre kosmetyki mam ponad 3 miesiące, bo to jest już moje na przykład drugie opakowanie. Jeśli chodzi o krem, no to nadal mam końcówkę, jeśli to chyba testuję, ten krem pod oczy testuję najkrócej. Więc po kolei. Zacznijmy od pianki, jest to pianka Soraya Plante, roślinna pianka myjąca do twarzy, woda neroli, alga wakame, pochodzenia 99% składników naturalnych. Jakie mamy tutaj zalecenia od producenta? Roślinna pianka myjąca do twarzy Soraya Plante w naturalny sposób oczyszcza skórę dzięki zawartości delikatnej substancji myjącej pochodzenia roślinnego. Pozostawia odczucie czystej i odświeżonej skóry. Wmasuj w zwilżoną skórę twarzy, następnie spłucz wodą. Tutaj wrzucę Wam zdjęcie, jakie składniki posiada ta pianka. Na pierwszym miejscu jest aqua, a na drugim glicerin. I to są składniki naturalne i pochodzenia naturalnego. Wszystkie te z gwiazdką. Więc tutaj sobie zobaczycie, jaki ma skład. A my jedziemy dalej. Jaka jest moja opinia o tej piance? Ogólnie bardzo lubię pianki, ponieważ one są takie fajne, delikatne. Tutaj fajny jest ten jakby dozowanie tego produktu, ponieważ nie trzeba nigdzie palucha do żelu wsadzać, ani nic. Nie wiem, czy właściwie kiedykolwiek się wsadza takie paluchy do żelu, ale fajne jest dozowanie, ponieważ jak najmniej bakterii przez to do środka może wejść. To po pierwsze, jeśli chodzi o opakowanie, bardzo mi się podoba. Jest takie fajne i widać, że to jest produkt pochodzenia roślinnego. Bardzo fajne po prostu, no nie umiem, no, podoba mi się, lubię takie opakowania. Powiem Wam, że zapach jest dosyć specyficzny, ciężko mi jest porównać do czego ten zapach. Nie wszystkim wydaje mi się, że może on odpowiadać, ale mi odpowiada, nie wiem, naprawdę jest specyficzny zapach i ciężko mi jest porównać do tego. Ja ogólnie tę piankę, tutaj wstawię Wam taką migawkę, używam na moje foreo i tak oczyszczam twarz. Więc moje foreo już jakby przesiągło zapachem tej pianki, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Odpowiada mi ten zapach, ale myślę, że tutaj musielibyście chyba gdzieś niuchnąć to, bo wydaje mi się, że nie każdemu może odpowiadać. Dalej, jeśli chodzi o tę piankę i macie na przykład taki mocny makijaż jak ja dzisiaj, mam bardzo dużo podkładu, mam bardzo dużo wszystkiego, bazę, nawet oczy mam mocniej pomalowane. I chodzi tutaj o to, że takiego mocnego makijażu odradzałabym myć tą pianką. Najpierw użyłabym płynu micelarnego, a potem dopiero zaczęłam myć tę pianką, ponieważ ta pianka nadaje się idealnie do mycia, ale na przykład takiej twarzy z rana, do oczyszczania tego, wiecie, tych pozostałości, co wydzieliło się w nocy, bo jak wiecie, sebum wydziela się w nocy, najwięcej tego, więc fajnie się oczyszcza skórę twarzy po nocy tą pianką, bo ona jest taka delikatna, daje takie fajne odświeżenie. I także po treningu, żeby zmyć te wszystkie resztki potu, które pozostały na naszej twarzy. Jeśli chodzi o takie mocniejsze oczyszczenie, że chcielibyśmy zmyć ten mocny makijaż, to najpierw proponuję płyn micelarny, a potem dopiero to, lub po prostu mocniejszym żelem, mocniej oczyszczającym. Ale ja po prostu używam jej cały czas, używam jej dwa, a nawet czasami trzy razy dziennie, zależy czy robiłam trening czy nie. No i mam ją 3 tygodnie i powiedzmy, że naprawdę używam jej tak dwa razy dziennie, tak. Rano jak się kąpię i wieczorem zawsze, no w ciągu dnia to tak nie wnikajmy. No i mam ją 3 tygodnie i nie mam już ponad połowy. No zużycie tej pianki jest bardzo szybkie, mi się wydaje. Nie jest jakoś tak, wiecie, mocno wydajne, ale powiem Wam,
wam, że też ta pianka nie jest jakoś tak strasznie droga. Często są na nią jakieś promocje. Ja właśnie za każdym razem tą piankę kupuję w promocji. Także wydaje mi się, że cena jest ok. Razem z tą pianką, pamiętam, wtedy kupowałam sobie krem, kiedy układałam sobie po raz pierwszy moją pielęgnację. Jest to krem Soraya Plante, naturalnie nawilżający krem na noc. Dlaczego kupowałam na noc? Ponieważ akurat wtedy chyba na dzień miałam jakiś tam krem do nawilżania i kupiłam na noc. Na noc też potrzebowałam mocniejszego nawilżenia, ponieważ w tym momencie jak kupowałam ten krem, bo zobaczcie, już trochę temu kupowałam, bo tu już mam prawie denko tego kremu, to było jak miałam bardzo mocno suchą skórę. Jaki minus tego kremu? No jak teraz się dowiedziałam, fajniejsze są jednak kremy, gdzie nie trzeba wsadzać tego palucha. Tutaj trzeba no, czymś nakładać, bo niestety nie ma żadnej jakby pomocy do tego. Zapach jest bardzo fajny, jest delikatny, bardzo lubię delikatne zapachy do twarzy, tak jak ta pianka też, ponieważ mocne zapachy tak wydają mi się podrażniające skórę twarzy, tak mi się wydaje. Więc krem ma naturalnie nawilżać na noc. Rzeczywiście krem jest tak bardziej tłusty niż wszystkie zwykłe kremy na dzień, ale powiem wam tak, nie jest aż tak tłusty, że wydaje wam się, że wasze nawilżenie, że wasza, jeśli lubicie taką twarz mokrą do spania, że wiecie, czujecie, jest to nawilżenie, to nie jest ten produkt, bo tutaj łatwo się wchłania, fajnie nawilża, ale to nie jest takie, wiecie, uczucie mokrej twarzy, jeśli kogoś takie coś satysfakcjonuje. No ja za takim czymś po prostu nie przepadam, więc kupiłam sobie taki kremik. On fajnie się sprawdza, fajnie nawilża moją skórę twarzy. Także ja tu nie mam do czego się przyczepić, ale jeśli chcecie mieć uczucie, wiecie, mokrej skóry, to nie, zdecydowanie nie jest ten produkt. Jest to łatwe wchłanianie i fajne nawilżenie. Więc tyle mogę powiedzieć o tym produkcie, jeśli chodzi o opakowanie. Bardzo mi się podoba. No i to jest oczywiście kolejny produkt z tej serii naturalnej od Soraya Plante. Ostatnim produktem, jaki kupiłam, i tutaj już ten produkt kupiłam z polecenia Mrs. Doncelity. Ja wiem, ja dużo rzeczy testuję na tym kanale, które poleca ona, ale często one się sprawdzają, więc chyba warto, tak? Jest to krem pod oczy, chlorella olej z jojoba, Soraya Plante. Jeśli chodzi o opakowanie, to jak mówiłam, podoba mi się wcześniej, bo te opakowania wszystkie są bardzo podobne do siebie. Jeśli chodzi o zapach, jest delikatny, ogólnie ten krem jest bardzo delikatny, już wam pokazuję, widzicie? On jest delikatny, delikatnie i jest, powiem wam, bardziej tłusty, mocniej nawilżający niż ten krem na całą twarz, jak mi się wydaje. Jest taki mocno, daje taką uczucie właśnie tej mokrości, jest taki tłusty, czuć to po prostu, że tak zlepia paluszki. Krem jest pod oczy i ja go pamiętam, że użyłam parę razy na noc, nie pod makijaż, raczej na noc go używałam i budziłam się i naprawdę te wszystkie moje takie cienie pod oczami albo te takie zmarszczki, które mi się zaczynają pojawiać pod oczami, to one się tak dosłownie jakby wygładziły i to było mega fajne. Taki krem robi takie cuda pod oczami, ponieważ przypominam, należy dbać o skórę pod oczami, bo jest najbardziej delikatna na całej naszej twarzy, w porównaniu do całej naszej twarzy. Także jeśli chodzi o ten krem, to jest bardzo fajny, fajnie się wchłania i nadaje takie mocne nawilżenie, wygładzenie i nawet delikatnie walczy z cieniami. Bardzo serdecznie wam polecam, naprawdę. Więc podsumowując całą serię Soraya Plante, fajne, ciekawe, specyficzne zapachy, bardzo ładne opakowania i działanie takie... W sumie można powiedzieć, że dobre? Dobre, tak bym powiedziała. Jak jest zalecone od producenta, co jest napisane, że ma nawilżać, no to krem to robi. Ma oczyszczać, no to pianka to robi. Tylko w jakim stopniu? Można powiedzieć, to średnie oczyszczenie, średnie nawilżenie, albo nawet dobre nawilżenie. Takie delikatne nawilżenie. O, takie słowo chyba tutaj będzie idealne. I jeśli chodzi o krem pod oczy, wydaje mi się, że on chyba najlepszą robotę robi z tych wszystkich produktów. Czy kupiłabym te produkty ponownie? Oczywiście, ponieważ pianka
Pianki są bardzo wygodne i jest to już moje drugie opakowanie, jak wcześniej wspominałam, także polecam Wam serdecznie przetestować albo zerknąć na serię Soraya Plante. Są to delikatne kosmetyki roślinne, więc zapraszam i zapraszam Was też do mnie na Instagrama i ogólnie na social media. Ja się żegnam z Wami.